Hejka, kochane myszki! Hejka, kochane myszki! Witamy w kolejnym odcinku na kanale, który już dobrze znacie. Wiecie, że nazywa się... Wiktoria i Marcin. Weronika i Patryk. Niezmiennie, zawsze się tak nazywaliśmy, nikt nas nie zmieniał imienia. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postaramy się w zasadzie trochę polepszyć wam samopoczucie, bo... Polepszyliśmy ostatnio bardzo nasze samopoczucie i ogólnie już mówiliśmy o tych rzeczach, ale chcieliśmy jeszcze raz o nich wspomnieć w takiej bardziej przystępnej formie. Także będziemy mówić o tanich rzeczach, w większości. Które mogą poprawić to po prostu, jak się czujecie we własnym domu. To będą takie nawyki, które my stosujemy w naszym codziennym życiu, dosłownie codziennie, i dzięki nim to wszystko trzyma nas w ryzach, więc uznaliśmy, że to się wam może przydać, dlatego zapraszamy was na kilka wspaniałych podpunktów, jak sprawić, żeby czuć się lepiej. Tak, u nas jest fajnie, więc chcemy, żeby u was też było fajnie. Myślę, że możemy sobie zacząć od posiadania takiej rutyny, która nie składa się ze zbyt wielu punktów, ale jak ją zrobicie, to będziecie super dumni, jakby, że zrobicie tą swoją taką podstawową rutynę. Moim sposobem na przykład na to, który zaczerpnęłam trochę od Patryka, jest zapisywanie sobie takiej listy rzeczy do zrobienia i po prostu skreślanie tych rzeczy pod koniec dnia albo po prostu na bieżąco w ciągu dnia. I ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest nic odkrywczego. Dla niektórych dalej jest. Ja bym chciała powiedzieć, że to daje mi takie poczucie, nawet jak nie zrobiłam w sumie za dużo tego dnia, to wiem przynajmniej, że coś z tej listy skreśliłam, także coś zrobiłam. Ja po prostu zapisuję sobie codziennie zadania, które muszę wykonać, i nieważne ile ich jest, czy są dwa, czy jedno, czy siedem, jeżeli pod koniec dnia ja zrobię wszystko, co chciałem na ten dzień zrobić, czyli 100% swoich wymogów na ten dzień, to jestem z siebie totalnie zadowolony. Jeśli to mi zajęło godzinę, nieważne, ważne, że wykonałem wszystko, co sobie założyłem, i wtedy czuję taką spełnienie, nagrodę, jak odhaczam tą ostatnią rzecz z listy. Ja doszłam do takiego momentu, że nawet jak czegoś nie miałam na tej liście zadań, a zrobiłam to na przykład w ciągu dnia, ja sobie to zapiszę od razu szybko, tylko żeby móc to skreślić. Dla samego uczucia skreślenia. Uczucia po prostu takiego zakończenia zadania. To nawet nie jest złudne uczucie produktywności, tylko to po prostu pokazuje, ile faktycznie się w ciągu dnia zrobiło, i to jest super. A nie wiem, pewnie większość z was to wie, bo to jest mega tanie, ale picie dużo wody codziennie jest bardzo, bardzo dobrym nawykiem, który też w swoim życiu mamy. To, żeby pić dużo wody, to wiemy, tak. Ale zdecydowanie lepiej się pije wodę, jak ma się naprawdę fajną butelkę do picia wody. I dodatkowo, jeśli ona wam odznacza, ile w ciągu dnia wypiliście. My mamy takie, które trzeba napełnić dwa razy dziennie i najlepiej tę pierwszą skończyć gdzieś tam do południa. To prawda, fajne właśnie jest na tych butelkach to, że są godziny napisane, do której godziny powinno się ile wypić, no i to faktycznie pomaga w takiej samokontroli. Bo człowiek ile powinien? 2 litry, 3 dziennie? W każdym razie więcej niż pijemy, także do tego zachęcam również. Ja bym chciała powiedzieć o takiej porannej albo wieczornej rutynie, którą ma się jakoś tak ustaloną, i ograniczenie światła niebieskiego przed snem i zaraz po przebudzeniu. I ja zauważyłam po sobie, że ja kiedyś bardzo dużo przeglądałam, nie wiem, TikToka. Ja się przebudzałam i pierwsze co robiłam, to zaczynałam, nie wiem, scrollować TikToka, patrzeć jak w telefonie, no po prostu... Jak teraz sobie o tym pomyślę, wiesz, już aż tak mi się ciepło w mózgu robi. Ja przed snem zawsze oglądałem po pół godziny jeszcze i od razu po, jak już czułem, że mi się oczy zamykają, to szedłem spać. A to nie jest dobre. Jak to robicie wieczorem, no to to tragicznie w ogóle wpływa na waszą jakość snu. A jak to robicie rano, no to pierwsze, co dostaje wasz mózg, to jest dopamina. Dla mnie to jest jakieś takie strasznie nienaturalne. I teraz sobie zmieniłam troszeczkę tą rutynę, biorąc przykład z Patryczka, i zaczęłam czytać książki. Tak, po przebudzeniu czytamy książki. To jest mój nawyk, który trzymam od chyba 2 lat i nie pamiętam, żebym pominął dzień, żebym nie poczytał książki, chyba że to był jakiś wyjazd, ratatata. Mogą być takie wyjątki. Sprawdzam telefon, nie będę kłamał, ale ja sprawdzam, czy ktoś do mnie dzwonił i tak dalej, ale to mi zajmuje minutę. Wtedy odkładam telefon, biorę książkę, czytam, odkładam książkę, a potem sobie medytuję, ale to jak już kto lubi. Także to nie jest pół godziny scrollowania, i chcielibyśmy w tym miejscu polecić książkę, która ostatnio wpadła i w moje, i w Patryka ręce. Ja uważam, z perspektywy osoby, która bardzo interesuje się psychologią, jest to po części przedmiot moich studiów, że jest to bardzo dobra pozycja, która może wam też polepszyć jakość waszego życia. My mówimy wam basicowe rzeczy na polepszenie codziennego dnia. Tutaj one są bardziej rozpisane przez specjalistów niż przez nas. Specjalistę jednego w zasadzie. Specjalistę jednego. Słuchajcie, mówimy tutaj o książce Antystres autorstwa Davida Gurion. Pięknie. Gurion. Nie chodziłem na francuski, ale chyba dobrze przeczytałem. David jest z zawodu psychiatrą i tę książkę napisał na podstawie swojego doświadczenia z pacjentami i zamknął to w jak najmniejszej książce, żeby każdemu z was chciało się ją przeczytać. Zaczyna się ona bardzo niewinnie i zanim wprowadza was on w pierwszy taki cykl, który macie z nim przebyć, to troszeczkę opowiada o sobie i o tym, jak zaczął ją pisać. I co jest fajne w tej książce, co mi się podoba,
to jest trochę taka terapia. Antystres dużo mówi. Jakby antystres dużo mówi samo w sobie. Ta książka ma was uczyć technik radzenia sobie ze stresem. To jest opracowane faktycznie przez człowieka, który nie jest samozwańczym coachem, tylko jest faktycznie osobą, która pracuje z pacjentami na co dzień i opracowuje terapię, która ma pomóc w tym radzeniu sobie ze stresem. Każdy rozdział jest taką osobną sesją. Sam autor mówi, żeby nie czytać tej książki od razu. To mi się mega podoba. On mówi, żeby po prostu po każdej sesji robić sobie nawet tydzień przerwy. Po prostu tygodnia. Skończysz jedną sesję, przemyśliwujesz sobie w zaciszu domowym i dopiero jak jesteś gotowy, to wracasz do kolejnego rozdziału, do kolejnej sesji. To mega do mnie przemówiło, że ktoś jakby pierwszy raz w życiu nie kazał mi, wiesz, połknąć tę książkę w jeden dzień i o, od razu, wiesz. To jest najlepsze podejście, bo jeżeli tutaj są porady, jak radzić sobie w stresowych sytuacjach, to ty musisz je wprowadzić w życie, ty musisz trochę pożyć z tym, z tym jednym szczególnym rozdziałem, który przeczytałaś, żeby móc wprowadzić te zmiany i dojść do kolejnego etapu dopiero i dopiero kolejnych rzeczy się uczyć. To mi się bardzo podobało. Tak, ja bardzo nie lubię, jak przychodzi ktoś i mówi, ta książka w ogóle naprawi ci życie. Tutaj autor nie mówi tego, mało tego, na początku dał taki mini podrozdział, takie przypomnienie, że jeżeli masz jakieś problemy psychiczne, to to ci nie zastąpi terapii. Mhm. To jest dla ludzi, którzy chcą faktycznie jakoś we własnym zakresie pomóc sobie właśnie z tym stresem, ale pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś większe problemy psychiczne, no to tutaj sam autor was odsyła na terapię, także to też mi się bardzo podobało. Nie udaje guru i... Nie udaje, nie? Mówi, w czym ta książka może pomóc i według mnie jest bardzo trafna. Było tam kilka zdań, że miałam takie faktycznie. Zmienia myślenie, zgadzam się z tobą, jest nawet fajne zdanie. Nie musisz utożsamiać się z lękiem i negatywnymi myślami. Sięgnij po antystres i odzyskaj spokój wewnętrzny. I to mi ten spokój wewnętrzny dało. Staram się samo udoskonalać cały czas w dziedzinie tego, jak radzić sobie ze stresem i tak dalej, bo nie zawsze jest szczęśliwie będąc w social mediach i tak dalej, więc my nie mając doświadczenia ze swoimi myślami, powiedzmy, musieliśmy się tego uczyć sami, jak sobie radzić. Nie chcę was w to jakoś wdrażać bardzo, ale ta książka również mi w tym pomogła. Mogę z czystego serca wam polecić, jeśli miewaliście jakikolwiek podobny problem ze stresem, to może bardzo wam pomóc. Zgadzam się. Także dziękujemy pięknie wydawnictwu Feria za bycie sponsorem tego odcinka. Tak, bardzo fajne polecenie w ogóle, także dziękujemy ślicznie. Nie mogliście lepiej trafić. To jest jedyny podpunkt z tego wszystkiego, co powiemy, co nie jest może faktycznie tanie, ale chciałem wam powiedzieć o oczyszczaniu powietrza i nawilżaniu powietrza, coś, czego w waszym domu może brakować. Nie mówię, że w waszym domu jest niesamowicie sucho, bo tego nie wiem. Trzeba pomierzyć po prostu poziom wilgotności powietrza. Pomierzyć poziom wilgotności. Najbardziej chciałem powiedzieć o oczyszczaniu powietrza w domu. Najbardziej, jeśli mieszkacie w jakimkolwiek większym mieście, gdzie wiecie, że powietrze może być mocno zanieczyszczone. Fajnie jest mieć takie bezpieczne miejsce w swoim domu, w którym wiesz, że tego smogu i tych zanieczyszczeń nie ma. Dlatego polecałbym jakikolwiek oczyszczacz powietrza. Róbcie własny research, ja wam nie będę polecał tutaj, bo używałem sam kilku w moim życiu. Natomiast widok po prostu w domu codziennie, jak przychodzę, że jest zielone kółeczko i napis, że jest 0% zanieczyszczeń, naprawdę na mnie działa. Nie musisz kupować nowego sprzętu. Ja jestem na przykład mistrzem kupowania używanych rzeczy i ja polecam kupowanie używanych rzeczy. Sam kupiłem używany oczyszczacz. Tylko pamiętajcie, żeby wtedy wymienić filtr w tym oczyszczaczu. Ja czuję różnicę. Będąc na zewnątrz, a będąc w domu. I co najlepsze, kiedy otworzysz okno w swoim mieszkaniu, to zanieczyszczenie niestety wzrasta. Faktycznie jakby to może być dosyć duża inwestycja na początku. I ja wiem, że nie każdy sobie może na to pozwolić, aczkolwiek jakby polecam sobie wziąć to mimo wszystko pod uwagę. To, co zaoszczędzisz na tym powietrzu, to wydasz u lekarza kiedyś. A nawilżenie swoją drogą, nawilżacze też ważne, warto, jeśli dobrze pamiętam, żeby w waszym pokoju bądź mieszkaniu było około 40-60% nawilżenia. 60 max, no to około 40-50% nawilżenia. Spotkałem się z przypadkiem, gdzie Ola Pawlik ma tylko 20% bądź 10%, ma bardzo sucho i poleciłem jej zakup nawilżacza i chyba to zrobi, nie wiem, pewnie tego nie obejrzy, ale muszę do niej napisać. Dobrze, ja bym chciała powiedzieć o kolejnym punkcie, jakim jest zorganizowanie szafek, przejrzenie starych ciuchów. Nie chodzi tylko o ciuchy, ale ogólnie o każdą przestrzeń w waszym domu. Ja miałam tak, że jak byliśmy na naszej podróży w Azji, to zaczęłam się wkręcać w te wszystkie książki o sprzątaniu i tak dalej, nie wiem, przeczytałam chyba ze 3, teraz już przeczytałam około 5 jakby od tamtego momentu. Faktycznie wdrożyłam te rzeczy w życie, ku twojemu na początku bólu, a potem chyba większej uciesze. Sam ten proces odgracania się nie jest zbyt przyjemny, według mnie jest satysfakcjonujący. Nie uważam, że jakby, hej, pozbądźmy się wszystkich rzeczy, które nie są niezbędne i miejmy łącznie, nie wiem, 30 przedmiotów w domu, no bo są też rzeczy, wiadomo, sentymentalne, albo rzeczy, które są po prostu ładne, które lubimy. Warto sobie zadać pytanie, dlaczego jakąś rzecz trzymamy. Jeżeli trzymamy ją, bo może kiedyś się przyda, to prawdopodobnie się nie przyda. Wiesz co, pierwszy raz, kiedy mi rzuciłaś temat, że hej, co ty na to, żebyśmy oczyścili swoją szafę, miałem takie, nie chcę. Po pierwszym razie, kiedy oczyściliśmy obydwoje naszą szafę,
łatwe. Zdziwiłem się, jak wiele rzeczy oddaliśmy, bo my to wysyłamy tam dalej. Po drugim razie, kiedy ty zaproponowałeś, powiedziałem ci, to było kilka miesięcy później. Powiedziałem, no przecież robiliśmy to, nie? A ty, no ale znowu. Ale zerknąłem i znowu znalazło się kilka rzeczy, które chciałem po prostu oddać, bo wiem, że ich nie używam. Każdy z nas jest trochę zbieraczem, że widzi fajny pojemnik i go nie wywala, że pojemnik po lodach potrafisz trzymać 20 lat i go nigdy tak naprawdę nie użyć. Można sobie taką umiejętność wyrobić faktycznie radzenia sobie i porządkowania w głowie, co faktycznie ci się przyda. Ty jesteś na wyższym poziomie dalej i on dalej jest dla mnie nieosiągalny, bo na przykład ja nigdy w życiu bym nie uporządkował przypraw w taki sposób, jak ty to zrobiłaś, ale jak już to widzę zrobione, no to jest git. Tylko ja bym tego nigdy sam nie zrobił. Jak się pozbyłam w zasadzie połowy mojej szafy, bo nagrywałam w ogóle też z tego film na moim kanale, to zobaczyłam, jak naprawdę niewiele z tych rzeczy nosiłam. Aha. I że jak odgraciłam tą moją szafę, to zauważyłam, jak w ogóle mam wiele teraz możliwości outfitów, jak fajnie mogę te ciuchy łączyć ze sobą. Paradoksalnie im mniej ubrań mam, tym czuję, że lepiej się ubieram. Myślę, że nieraz w życiu mieliście taką sytuację, że mieliście świetną koszulkę, o której istnieniu zapomnieliście i po pół roku była na samym dnie wszystkich koszulek i ją znaleźliście i zobaczyliście, o, to jest ta super koszulka. To samo się dzieje, kiedy odgracacie tę szafę. To przede wszystkim jest dobrym pomysłem, żeby zrobić taki porządek w szafie. Jeżeli zastosujecie chociaż połowę tego, co tutaj wymieniliśmy, to gwarantuję wam, że będziecie czuć się codziennie po prostu inaczej, energiczniej. To są małe rzeczy, które potrafią naprawdę wiele wnieść do życia i do tego was zachęcamy. Piszcie nam w komentarzu, jakie wy macie z tym odczucia, czy może któreś z tych rzeczy już wdrożyliście w swoje życie, a może macie coś, czego my nie wymieniliśmy. My ślicznie dziękujemy za oglądanie. TikTok Weronika i Patryk. I jeszcze raz dziękujemy wydawnictwu Feria za bycie sponsorem tego odcinka. Tak, dziękujemy pięknie. Pa! Miłego, pa!